Cześć, witam wszystkich na kanale Kanadyjczycy. Dzisiaj o życiu w Irlandii porozmawiamy z Joanną. Cześć Asiu, jak się masz? O, cześć, witam wszystkich Twoich widzów i bardzo mi miło, że zaprosiłaś mnie do rozmowy na Twój kanał. No ja oczywiście dziękuję, że zgodziła się na tą rozmowę. Posłuchaj, jak Ci przed chwilą wspomniałem, chcę wprowadzić trochę zmian na kanale i teraz na początku próbuję zrobić coś takiego, że będę zadawał takich 20 szybkich pytań, na które odpowiadamy jednym praktycznie słowem, tak, nie, dalej, albo po prostu odpowiedź na to pytanie. Więc dzisiaj to zaczynamy i zobaczymy, jak to nam wszystko pójdzie. Więc pierwsze pytanie, skąd z Polski pochodzisz? Pochodzę z okolic Radomska, to jest województwo łódzkie. Czy jesteś mężatką? Tak, jestem mężatką od 20 lat. W tym roku mieliśmy 20. rocznicę ślubu. Czy masz dzieci? Córkę. Twoje hobby? O, dużo mogłoby wymienić, ale takie dwa podstawowe to kocham czytać książki i uwielbiam oglądać filmy. Ile lat mieszkasz w Irlandii? W tym roku minęło 7 lat, 9 lutego. Gdzie mieszkasz w Irlandii? Mieszkam na obrzeżach Dublina. Czy Irlandia i Polska to jedyne kraje, w których mieszkałaś? Tak. Ile razy w roku odwiedzasz Polskę? O, to zależy. Czasami to raz w roku, czasami dwa, czasami trzy. To naprawdę. Generalnie na pewno jestem raz w roku w Polsce, tak co najmniej. Super. A zawód wyuczony? Z wykształcenia jestem prawnikiem. Skończyłam Wydział Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Super. A zawód wykonywany w Irlandii? W tej chwili pracuję w szpitalu. Jestem pomocą pielęgniarki. Jaka była Twoja pierwsza praca w Irlandii? No jak większość Polek, sprzątanie w hotelu. 7 miesięcy tam pracowałam. Super. Jaką najgorszą pracę wykonywałaś w Irlandii, ale chyba znam już odpowiedź. No to była najgorsza praca. Czy jesteś zadowolona z zarobku w Irlandii? Tak, tutaj się dobrze zarabia. Czy kiedykolwiek czułaś się dyskryminowana ze względu na to, że jesteś imigrantem? Kilka razy zdarzyło mi się słyszeć jakieś takie komentarze, szczególnie od osób starszych, jak pracowałam. Był taki moment, że pracowałam w domach opieki tutaj w Irlandii, ale to jakby tego nie można brać pod uwagę, bo to były osoby, które były chore, tak, miały demencję, Parkinsona, więc jakby one nie kontrolowały do końca tego, co mówią. Czy Irlandczycy lubią Polaków? O tak, bardzo, bardzo nas lubią. Szanują nas za to, że jesteśmy rodzinni, że dobrze pracujemy i że lubimy wódkę. Bardzo dużo osób mówi o polskiej wódce. Co cię najbardziej denerwuje u Irlandczyków? Wiesz co, nic mnie nie denerwuje, ja bardzo ich lubię. Ja staram się zawsze szukać plusów, nie minusów. Oni są tacy trochę nieporządni. Bliżej jest taka niemiecka porządność. My byliśmy kilka razy na wakacjach w Niemczech i to lubimy, taki porządek, a oni to są tacy trochę, no... bałaganiarze. Roztrzepani, tak. No tak, trochę można powiedzieć. No to, ale to mnie to tak, jak już coś muszę powiedzieć, tak, a generalnie to bardzo ich lubię. Czy tęsknisz za Polską? Tak, oczywiście, że tęsknię, to wiesz, to tego nigdy nie wydumiesz ze mnie, tak? No do końca życia pozostanę Polką. Czy żałujesz, że wyjechałaś z Polski? Tak, żałuję, że wyjechałam tak późno. Czy kiedyś wrócisz do Polski? Wiesz co, no nigdy nie mów nigdy, tak? Więc ja nie mówię nigdy, ale na ten moment nie. A czy byłaś kiedyś w Kanadzie? Nie byłam nigdy w Kanadzie. Myśleliśmy nawet o emigracji do Kanady, ale może kiedyś myślę, że w celach turystycznych na pewno odwiedzimy, bo myślę, że to jest piękny kraj. Super, to było ostatnie pytanie i właśnie rozmawialiśmy przed rozmową troszkę o tym Kanadzie i o tym wspomniałaś też, że myśleliście, aby tutaj się przeprowadzić, ale tak jak mówiłem, że macie dużo po prostu bliżej do Polski z Irlandii, tam są tanie linie lotnicze i z tego względu też, tak jak wspomniałaś, możecie częściej odwiedzać strony rodzinne 2-3 razy w roku, to jest super, super sprawa. Posłuchaj, oczywiście dziękuję za te szybkie odpowiedzi na te pytania. Na początku może od razu wspomnę, że prowadzisz super kanał na YouTube pod tytułem Przebojowa Polka i Przebojowa piszemy przez Y i przez V. To jest super sprawa, ciekawie to rozwiązałaś. Co ciekawego możemy zobaczyć na Twoim kanale?
Tak samo wywiady z emigrantami jak u ciebie, tylko że u mnie to są tylko i wyłącznie kobiety. Ja zapraszam do swoich rozmów Polki na emigracji, bo uważam, że Polkom jest czasami trochę trudniej się odnaleźć na emigracji, szczególnie jeżeli wyjeżdżają z powodów takich jak na przykład uczucie, że na przykład wiesz, zakochują się w jakimś mężczyźnie z innego kraju i jadą za miłością i tam muszą się odnaleźć, tak? Nie do końca są przygotowane i emigracja jest naprawdę trudną sprawą i czasami trudno się jest na niej odnaleźć i mimo tego, że my tutaj przyjechaliśmy świadomie, była to nasza świadoma decyzja w 100%, to i tak pierwsze 2 lata to nam nieźle dało w kość, tak? Także wiem, co to znaczy i dlatego chcę pokazać Polkom, że to można przejść po prostu i że naprawdę potem można rozwinąć skrzydła i osiągać, realizować swoje marzenia, swoje cele, wiesz, uczyć się nowych zawodów. Tutaj na przykład w Irlandii Polki prowadzą świetnie biznesy różnego rodzaju, są bardzo ogarnięte, także i to właśnie chciałam na moim kanale pokazać, tak? Fajnie. I właśnie ja sprawdzałem oczywiście twój kanał, oglądałem. Ty już tam już widziałem, jest ponad 600 takich rozmów. To od kiedy już Znaczy, prowadzisz? samych rozmów jest samych rozmów jest 100, około 140 w tej chwili, plus były takie różne cykle, na przykład były rozmowy na przykład z okresu w związku ze świętami Bożego Narodzenia albo jakieś takie inne, więc może po prostu może to liczy te shortsy, pewnie tych shortsów jest dużo, a kanał prowadzę od 4 lat. A jesteś w Irlandii już od 7. 7 lat. Okej, fajnie. A dlaczego przeprowadziłaś się do Irlandii? Raczej dlaczego przeprowadziliście się, bo to całą rodzinę. Wiesz co, chcieliśmy jakby, szukaliśmy nowych wyzwań, chcieliśmy coś zmienić w naszym życiu, a przede wszystkim chcieliśmy dać naszej córce lepszą przyszłość. I mówiąc szczerze, jak teraz patrzę na sytuację w Polsce polityczną i w ogóle to, co się dzieje, to chyba była bardzo dobra decyzja. No i wiesz, nasza córka w tej chwili mówi bardzo dobrze po angielsku, to jest jej pierwszy język. No i świat jest przed nią otworem, tak? Więc może realizować wszystkie swoje marzenia. Tu jest o wiele łatwiej, tak? I pod każdym względem, dla nas jako dla rodziców, pod względem finansowym na pewno będzie łatwiej, jeżeli będziemy chcieli ją wesprzeć. No a dla nas też, dla nas całkowicie zmieniliśmy swój mental, tak? I jakby mogłabym powiedzieć, że teraz już nie myślimy po polsku, chociaż my nigdy nie myśleliśmy tak tradycyjnie, tak? Nigdy nie należymy do osób, które jakoś tam narzekały na to, co jest wokół. Ale tutaj po prostu wiele rzeczy się dla nas zmieniło, bardzo dużo i przeszliśmy daleką drogę. Nauczyliśmy się wielu nowych rzeczy, wielu nowych umiejętności. Nie mówię tylko o języku, ale mówię też o jakichś innych rzeczach, tak? Ja tutaj skończyłam college, tak, cały czas robię jakieś kursy, więc jakby to jest fajne, tak? Że tutaj jakby osoba w moim wieku, czyli taka 50 plus, nie jest w ogóle skreślona. Cały czas jesteś atrakcyjna na rynku pracy, nie masz problemu ze znalezieniem pracy, docenia się to, co potrafisz i to jest cudowne. Czyli nigdy na emigrację nie jest po prostu za późno i nawet jeśli jesteśmy po 40, też można o tym po prostu pomyśleć, zdecydować się, bo chyba jeśli o was chodzi, to nie chodziło o pieniądze, bo chyba dobrze wam się w Polsce żyło, prawda? I tak jak przed rozmową, jeszcze raz wspomnę, rozmawialiśmy, że to często ludzie po prostu wyjeżdżają z Polski, bo chcą zmienić życie, a często ludzie mówią, czy ja nawet w komentarzach widzę, Kanada się kończy, czy Anglia się kończy, że to już nie jest to, co było po prostu 30 lat temu, ale czasem po prostu ludzie chcą mieszkać w innym miejscu, zobaczyć, jak inni ludzie żyją. Nie zawsze to chodzi, że chodzi o pieniądze po prostu. Czy w twoim przypadku też tak było? Nie, to w ogóle nie chodziło o pieniądze, bo mieliśmy bardzo dobre życie w Polsce i mieliśmy obydwoje bardzo dobre prace. Także gdyby popatrzeć jeżeli chodzi o kwestię pracy, to w moim przypadku to można powiedzieć, że jakby ja zdegradowałam samą siebie, tak? Bo ja w Polsce piastowałam przez długi okres czasu kierownicze stanowiska. Tutaj nie, bo już nawet nie chcę, mówiąc szczerze, gdyby nawet mi zaproponowali, to już bym się nie zgodziła, po prostu wolę spokój. Natomiast jeżeli ktoś myśli o tym, że przyjedzie do Irlandii, po to, żeby tutaj się utrzymać i jeszcze dodatkowo zarobić masę pieniędzy i odłożyć na to, żeby wrócić do Polski, a pewnie przez dłuższy okres czasu tak, ale to nie jest tak, jak kiedyś było, że ludzie tutaj przyjeżdżali w ciągu 5 lat, odkładali pieniądze i budowali domy w Polsce. To się na pewno już skończyło, bo niestety Irlandia zrobiła się drogim krajem, tak?
Ale jeżeli tutaj chcesz żyć spokojnie, tak, pracując, nie myślisz o tym, że z tyłu głowy, że masz dobudowy dom w Polsce, to jak najbardziej polecam Irlandię. Tak, bo ty wspomniałaś, że na początku pracowałaś na sprzątaniu i to faktycznie, wiesz, jeśli piastowałaś tam kierownicze stanowiska w Polsce i nagle przyjeżdżasz do nowego kraju i to musiało być, te początki naprawdę musiały być ciężkie dla was. Wiesz co, nie, ja nie uważam, bo nie uważam, żadna praca nie hańbi. To jakby początki były o tyle trudne, że musiałeś jakby wszystkiego nauczyć się na nowo, jak się odnaleźć w nowym otoczeniu, tak, w nowym kraju, wiesz. Tak. No wszystko było nowe, tak, jakby to było ciężkie. No oczywiście sprzątanie nie było pracą moich marzeń, ale ta praca mnie bardzo dużo nauczyła. Poznałam bardzo dużo fajnych ludzi i była dla mnie motywatorem do tego, żeby szukać czegoś lepszego, tak. No i znalazłam, tak? Odnalazłam się, teraz pracuję w prywatnym szpitalu, jestem szczęśliwa, bardzo lubię swoją pracę. Także super. Czasami po prostu warto spróbować od najniższego szczebla, żeby poznać pracę w ogóle, wiesz. No, trzeba było też poznać, jak tutaj w ogóle wygląda kwestia stosunków pracownik-pracodawca, tak? Bo to w każdym kraju jest inaczej, tak? To, jakie masz prawa, tak? Co możesz, czego nie możesz. Więc jakby tego się nauczyłam pracując w hotelu, a potem to już było tylko lepiej, tak? Zgadza się. Każdego roku jest. Na początku jest oczywiście ciężko, ale później z każdego roku jest coraz lepiej na emigracji. A wspomniałeś, że wasza córka przeprowadziła się oczywiście z wami. Ile ona miała lat i jak wyglądały jej w ogóle pierwsze dni w szkole? Jak ona się zaadoptowała i czy też tam w Irlandii, czy w Dublinie w ogóle są polskie szkoły, chociaż domyślam się, że są. I czy ona chodzi też do polskiej szkoły? Więc tak, przyjechała do Irlandii w wieku 5 lat i my przyjechaliśmy akurat w lutym i to było tak, że tutaj się zaczynał drugi semestr w szkole i my myśleliśmy, że ona najpierw będzie musiała iść do przedszkola, ale okazało się, że podlega już obowiązkowi szkolnemu, że musi iść do szkoły i aplikowaliśmy do dwóch szkół i przyjęli nas do jednej szkoły i ona zaczęła chodzić do tej szkoły, nie mówiła w ogóle po angielsku, potrafiła tylko powiedzieć, że chce iść do toalety i że jest głodna i że chce się jej pić. To wszystko, więc jakby przez pierwsze pół roku w ogóle nic nie mówiła w szkole po angielsku, bawiła się z dziećmi po prostu, no bo się bawiła, miała super nauczycielka, tutaj jest bardzo dużo dzieci z innych krajów w szkołach, więc nauczyciele mają doświadczenie z pracy z takimi dziećmi i ona po prostu po pół roku zaczęła mówić, tak normalnie, więc jakby bardzo dobrze się odnalazła, bardzo pomogła szkoła, naprawdę, szkoła jest jakby no, wrażliwa na takie rzeczy, jeżeli coś się złego dzieje, pamiętam, że był taki motyw, że tam miała takich dwóch kolegów z Rumunii, którzy ją tam trochę buliowali na początku. No i ja po rozmowie z wychowawcą się wszystko skończyło i jakby potem już nie było żadnego problemu. Więc ona się bardzo dobrze odnalazła. Tak, mam tutaj polskie szkoły. Nasza córka chodziła do polskiej szkoły, bo te szkoły są w sobotę, tak jest dodatkowy dzień dla dziecka, takie obciążenie. Tak. Ale rok temu zrezygnowaliśmy z tej szkoły. I teraz ma prywatne lekcje języka polskiego. Już bardzo dobrze pisze po polsku, czyta, nie ma problemu. Teraz po prostu tylko chodzi o doszlifowanie tak, tego języka polskiego, bo tutaj w Irlandii możesz język polski zdawać na maturę. No proszę, to super. No u nas niestety tak, nie ma możliwości. Tak, i daje ci dużo, dużo ci punktów daje. I bardzo wiele polskich dzieci zdaje język polski na maturze i dzięki temu łatwiej im się jest dostać na studia. No super. Ja wiem, że nasze dzieci z tego względu, że chodzą do polskiej szkoły, to będą mają też dodatkowe punkty w szkole, ale oczywiście nie ma możliwości zdawania polskiego na maturze. Więc są też oczywiście plusy. No i najważniejsze, że dalej dzieci utrzymują ten język polski. A czy obecnie dalej warto jest emigrować do Irlandii? To zależy od tego, czego szukasz. Irlandia stała się drogim krajem, przede wszystkim dlatego, że jest problem z wynajęciem mieszkań. Ceny są po prostu w Dublinie, ceny są naprawdę ogromne. Nie wiem, jednopokojowe mieszkanie w tej chwili to jest wydatek rzędu 1600 euro, 1800 i bardzo ciężko znaleźć coś takiego. Domy to już są w samym Dublinie 2,5 tysiące euro, to jest takie minimum, więc jakby to jest największy problem. Jeżeli masz gdzie na początku się zatrzymać, to wtedy jak najbardziej jest bardzo dużo pracy. Pracy jest bardzo dużo, więc jakby z tym nie ma problemu.
Pytanie jest tylko, gdzie pracujesz i za ile? I czy te pieniądze pozwolą ci na przykład na wynajęcie pokoju i utrzymanie się, tak? No bo jakby skończyły się te czasy, że przyjeżdżasz tutaj i nagle i w ciągu roku zarabiasz nie wiadomo jakie pieniądze, które możesz sobie odłożyć. Na pewno, jeżeli będziesz żył, że tak powiem, oszczędnie, tak? Nie będziesz wychodził codziennie do restauracji, tak? To na pewno odłożysz pieniądze, tak? Ale generalnie Irlandia stała się drogim krajem. Jedzenie jest w podobnych cenach jak w Polsce, więc jakby tutaj nie ma problemu. Takie rzeczy jak ubrania są na przykład tańsze niż w Polsce, szczególnie takie firmowe, tak? Jakieś, nie wiem, Nike, Adidas, to jest o wiele tańsze niż w Polsce. Co jeszcze? Usługi są bardzo drogie. Czyli generalnie, jeżeli my chcemy iść do dentysty, to najczęściej, jeżeli możemy, to lecimy do Polski, tak? Bo tutaj, przepraszam, dentysta to jest, wiesz, leczenie kanałowe to jest wydatek rzędu 400 euro, tak? Tak. U nas też jest dość drogo. Ja ostatnio troszkę właśnie chodziłem do dentysty, coś o tym wiem. A proszę powiedz z drugiej strony, które z takich normalnych w cudzysłowie zawodów oferują dobre zarobki w Irlandii? Bo tutaj na przykład w Kanadzie to tak jak wiem, że na przykład jeśli ktoś pracuje w szpitalu, na przykład roznosi posiłki, to tutaj oferują bardzo dobre zarobki, więc jakie takie podobne zawody, gdzie wystarczy, że skończymy jakiś kurs, oferują po prostu dobre zarobki? No na pewno budowlanka. To jest taka branża, gdzie się bardzo dobrze zarabia. Musisz pamiętać o tym, że Irlandia ma bardzo wysoką stawkę najniższą za godzinę. 12,70 w tej chwili to jest prawie 13 euro, tak? To jest dobrze. Jednak biorąc pod uwagę te koszty życia, które musisz ponieść, no to też nie, to jest tak, wiesz, 50-50. Czyli na pewno jakieś takie zawody. Bardzo dobrze tutaj są opłacani lekarze i pielęgniarki. Czyli te wszystkie zawody medyczne, tak? Bardzo dobrze są opłacane różnego rodzaju zawody, takie, wiesz, związane z IT, tak? Informatycy, tak? Natomiast takie zwykłe prace, no to najczęściej to jest taka najniższa krajowa, tak? Tutaj bardzo wielu Polaków pracuje też w różnego rodzaju fabrykach. Tutaj bardzo rozwinięty jest przemysł farmaceutyczny i na przykład w przemyśle farmaceutycznym też bardzo dobrze płacą. Tylko no tutaj to już trzeba mieć dodatkowe kursy, żeby tam dostać pracę, tak? Ale też są bardzo dobre stawki. I oczywiście trzeba znać pewnie bardzo dobrze, no albo dobrze język angielski. No dobrze, teraz już ciężko jest znaleźć pracę bez znajomości języka angielskiego. Kiedyś, jak się przyjeżdżało jakieś 10 lat temu, to nie było z tym problemu, a teraz już jest gorzej, tak? Bo jest też duża konkurencja, tak? Bo no, przyjeżdżają też ludzie z innych krajów, tak? Przyjeżdżają, wiesz, Włosi, Portugalczycy. Pomijam już, że przyjeżdżają Brazylijczycy na przykład, a oni potrzebują wizy, tak, i pozwolenia na pracę, ale jest ich bardzo dużo. Czyli jest konkurencja na rynku, oczywiście. No A jest konkurencja. czy dobrze znałaś angielski przed przyjazdem do Irlandii? Czy uczyliście się w ogóle, jak już zdecydowaliście się, że wyjeżdżacie, czy wcześniej zaczęliście się uczyć, czy szlifować w ogóle angielski? Od podjęcia decyzji, od rozpoczęcia poszukiwań, bo to właściwie mój mąż rozpoczął ten cały proces, od poszukiwania pracy, bo on pierwszy tutaj znalazł pracę, znalazł ją z Polski, do wyjazdu naszego, znaczy najpierw on przyjechał tutaj pół roku wcześniej, ja zostałam jeszcze w Polsce, żeby wszystko zlikwidować, czyli sprzedać mieszkanie, samochód i tam takie różne rzeczy. Czyli on przyjechał pierwszy, to w jego przypadku to były 3 miesiące od momentu, kiedy rozpoczął szukania pracy w Irlandii i faktycznie już w tej Irlandii był, tak? Także to nie był taki zaplanowany proces stricte, bo myślę sobie, że gdybyśmy wiedzieli, to może niekoniecznie bylibyśmy tacy odważni, tak? Bo jednak rzeczywiście ten pierwszy rok był naprawdę bardzo trudny. Natomiast, sorry, bo umknęło mi pytanie. O co mnie pytałeś się? Przepraszam. No, jak było właśnie z tym językiem angielskim? Czy dobrze A, z znałaś? językiem angielskim, o, sorry. Wiesz co, to było tak, że wydawało mi się, że, no, że mówię po angielsku, tak? Ja się uczyłam angielskiego na studiach tylko, bo ja jestem jeszcze ten okres, jeszcze jestem ten rocznik, który się uczył rosyjskiego, czyli podstawowo się uczyłam rosyjskiego i w szkole średniej nawet maturę z rosyjskiego zdawałam. Więc mi się wydawało, że potrafię. Potem jeszcze po studiach się też uczyłam, na jakieś tam kursy chodziłam, no ale niestety to nie było tak wcale fajnie. No i ja muszę powiedzieć, że cały czas się uczę, tak? To nie jest tak, że mogę powiedzieć, że ja super mówię po angielsku, tak? Cały czas mam polski akcent, który mi jest ciężko zgubić, tak? No w tym wieku to już pewnie ciężko.
No, ale nie, no, dogadywałam się. Nie potrzebowałam nikogo do pomocy. Jeżeli szłam nawet do banku, czy wiesz, do lekarza, to dawałam sobie radę sama. Bo jest tutaj wielu Polaków, szukają zawsze, którzy potrzebują, wiesz, kogoś do tłumaczenia, tak? Czyli jak idą do banku, czy nie wiem, czy idą do lekarza, czy no, jakieś inne urzędowe sprawy. Więc ja nie miałam z tym problemu. Wszystko sobie tutaj ogarnialiśmy sami. No, ale cały czas się uczę, tak? Także no, mój angielski był komunikatywny, na tyle, że wiesz, potrafiłam pójść na rozmowę, na interwiu, potrafiłam, wiesz, tam, w momencie, kiedy zaczynasz pracę, w jakiejkolwiek pracy, musisz też różnego rodzaju takie szkolenia przejść, na przykład szkolenie przeciwpożarowe, jakieś takie inne różne rzeczy. Ja sobie z tym wszystkim jakby od początku dawałam radę, tak? No. Super. A czy w Dublinie jest duża Polonia? I czy wiesz, w ogóle orientujesz się, ilu tam Polaków mieszka? Czy macie tam polskie sklepy, restauracje? Halo. Jak to? Bo ja na przykład Przepraszam, bo nie wiem za zawiesiłeś mi dużo o się. Irlandii w Polsce. Przepraszam, zawiesiłeś mi się na chwilę, nie słyszałam pytania. Jak duża jest Polonia w Dublinie? Czy się orientujesz, ilu tam Polaków mieszka? Czy macie polskie sklepy, restauracje? Wiesz co, nie wiem, ile mieszka Polaków w Dublinie, natomiast ponieważ to ostatnio sprawdzałam, wiem, że w tej chwili nie mieliśmy w tamtym roku 2020 albo 22, albo 23 mieliśmy tak zwany spis powszechny i tam mogłeś napisać, jakiej narodowości jesteś. I to wiem, że ten spis pokazał, że jest nas 95 tysięcy Polaków w całej Irlandii, więc nie wiem, ile jest w Dublinie, ale wiesz co, no, mamy wszystko tutaj polskie. Mamy polskie sklepy, mamy mszę po polsku i to nie tylko jedną, nie tylko jeden kościół. Teraz na przykład w sobotę będzie święcenie pokarmów w kościele, tak? Więc pójdziemy sobie z koszyczkiem do kościoła. Mamy tutaj polskich lekarzy, mamy polskie fryzjerki, mamy polskich dentystów. Wszystko jest polskie. To jest, praktycznie możesz żyć tutaj bez, jeżeli masz pracę taką, że nie musisz mieć angielskiego, bo jest też tak dużo takich firm, które na tych niższych stanowiskach zatrudniają Polaków i na przykład menadżer też jest Polakiem. No to wtedy te osoby, które pracują, nie potrzebują znać angielskiego, więc jakby bez tego też sobie poradzą. Tak? Tak, ja już to wspominałem na kanale. Ja mieszkałem 7 lat w Chicago, więc tam była dokładnie podobna sytuacja. Tam można przeżyć życie, nie znając w ogóle angielskiego, bo wszystko można załatwić. Można iść do banku, do lekarza, kupić dom czy mieszkanie i po prostu wszystko można po polsku załatwić w Chicago, czyli u was na pewno jest podobnie. A może proszę powiedz, jak Irlandczycy obchodzą Dzień Świętego Patryka, który był chyba 2 tygodnie temu, prawda? Tak. Wiesz co, w tym roku no, był bardzo hucznie obchodzony. Chyba 150 tysięcy turystów przyleciało do Dublina, Wow. więc wszyscy się bardzo cieszyli, bo to świadczyło o tym, że wszyscy zarobią, czyli hotele, restauracje, sklepy z pamiątkami, no i w ogóle, wiesz, jakieś firmy turystyczne, bo bardzo często te osoby, które przylatują na Patryka, one jeszcze podróżują po Irlandii. Wiesz, Irlandia nie jest dużym krajem, praktycznie z Dublina możesz sobie pojechać na Cliff of Moher, czyli te klify moherowe. Możesz sobie pojechać do Belfastu w Irlandii Północnej, też jest piękne miasto, gdzie tam masz super muzeum Titanica, tak? Polecam, naprawdę bardzo super, nowoczesne, multimedialne. Więc jakby dużo osób też po prostu podróżuje. Wiesz co, no sami Irlandczycy chodzą na parady, ale dla nich to jest przede wszystkim taki czas, kiedy oni idą do pubu, piją swojego Guinnessa albo jakieś inne piwo, które lubią i po prostu spędzają czas razem z rodziną, tak? Więc jakby tak celebrują Dzień Świętego Patryka. Dla nich to jest, no, przynajmniej no, chodzą też na parady, bo generalnie jest tak, że te parady są w każdej miejscowości. I w te parady są zaangażowani, wiesz, lokalni biznesmeni, szkoły. No, to jest taka impreza, na którą się czeka cały rok. Wiesz, jak w Brazylii przygotowują się na karnawał i na tą paradę na Copacabana, to tak samo jest tutaj na Świętego Patryka. W każdej miejscowości, wiesz, szykują się na te parady, nie? No, u nas jest podobnie, oczywiście nawet u mnie w pracy też świętujemy i puby oczywiście wszystkie są tutaj, w tym dniu są pełne, że tak powiem. A z drugiej strony powiedz, czy większość twoich znajomych to są Polacy czy Irlandczycy? Wiesz co, no, oczywiście, no, większość moich znajomych to są Polacy, tak? Natomiast mam też znajomych Irlandczyków, mam znajomych z innych krajów, tak? Wiesz, z Indii, nie wiem, z Włoch, z Hiszpanii, z Portugalii,
z Brazylii, także no, z całego świata, tak? I jakby Irlandczycy są bardzo rodzinni, tak? I oni generalnie jest tak, że oni są bardzo mili. Możesz się z nimi umówić do pubu na piwo, tak? Ale no, nieczęsto cię zapraszają do swojego domu, tak? To tak jakby. Dom to jest taka ich ostoja. Oni nawet jak się spotykają ze swoją rodziną, jakieś są imprezy rodzinne, typu, nie wiem, na przykład komunia, albo tutaj bardzo dużą imprezą jest na przykład bierzmowanie dla dzieci. I to się bardziej celebruje niż komunie na przykład tutaj w Irlandii. To wszystko odbywa się w pubach. Czyli oni po prostu potem idą do pubu, tam jest obiad, no i sobie siedzą i sobie rozmawiają, spędzają sobie czas razem. No super. A jesteś jedną z tych odważnych kobiet, które zdecydowały się wyjechać z kraju, i to nawet może niektórzy powiedzą, że dość późno, bo to już było jak po 40, prawda? A co byś doradziła takim osobom, które czują, że chcą zmienić swoje życie, że chcą wyjechać, ale cały czas się wahają? Wiesz co, po pierwsze to ucz się języka kraju, do którego chcesz wyjechać. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, pojedź tam na wakacje. Zobacz sobie, czy tam ci się spodoba, czy wiesz. Każdy kraj jest inny. Ja na przykład nigdy w życiu nie mogłabym mieszkać we Włoszech. My byliśmy w tamtym roku w Mediolanie i dla mnie Włosi są za głośni. Oni generalnie, nawet jak ja pracuję też z Włochami, no to oni są naprawdę bardzo głośni. Bo dla mnie to, mi to nie odpowiada, wiesz. Albo Hiszpanie tak samo, tak? Albo Brazylijczycy. Więc jakby sprawdź, tak? Zależy od tego, czego szukasz, tak? Czyli wybierz taki kraj, który spełni twoje oczekiwania. Ja bardzo dużo rozmawiam z dziewczynami, które mieszkają na północy Europy, dziewczyny, które mieszkają w Szwecji, w Norwegii i tam na przykład tam się wiedzie bardzo spokojne życie. Tam się jest blisko natury, więc jeżeli ktoś na przykład lubi światła miasta, lubi chodzić na imprezy, to na pewno nie jest dla niego Norwegia. Ani Szwecja, tak? No chyba, że zamieszka w jakimś dużym mieście, stolicy, tak? Także to tak samo jest tutaj w Irlandii, tak? No generalnie tutaj życie nocne toczy się w Dublinie, w centrum, a tak na obrzeżach to się żyje bardzo spokojnie, wiesz? Tutaj ludzie się znają, tutaj ludzie mówią sobie dzień dobry, tak? Tutaj się pytają, co u ciebie słychać, tak? Więc jakby zależy od tego, czego szukasz, tak? Jeżeli szukasz spokojnego życia, chcesz pracować, nie wiem, dzięki temu spełniać jakieś swoje marzenia, na przykład podróżować, to jak najbardziej, tak? Polecam. Ale jeżeli na przykład szukasz jakiegoś takiego zawadiackiego życia, no to na pewno nie Irlandia, tak? Bo to nie jest taki kraj, tutaj nie przeżyje żadnych przygód, tak? Tutaj po prostu żyje się spokojnie. Więc myślę sobie, że najważniejsze jest to, żebyś wiedział, czego chcesz, tak? A Zgadza strach, się. no wiesz, strach jest zawsze, tak? My też jak wyjeżdżaliśmy, to się bardzo baliśmy, tak? I nie wiedzieliśmy, jak to wszystko się jakby się poukłada, tak? Nie mieliśmy żadnego planu B. My wszystko w Polsce zlikwidowaliśmy, sprzedaliśmy mieszkanie, samochód, wszystko, tak? Więc jakby nie myśleliśmy o tym, co się stanie, jeżeli się nie uda, wiesz, no też może się nie udać i to jest normalne, tak? Więc jakby najważniejszy chyba jest język, myślę sobie, a najlepiej, żeby to było więcej niż jeden język, bo to zawsze wtedy jesteś bardziej konkurencyjny na rynku pracy, tak? Fajnie też się, wiesz, zorientować, tak, co trzeba ze sobą zabrać. Bardzo często ludzie przyjeżdżają nieprzygotowani do tego, żeby tutaj szukać pracy. Inaczej się szuka pracy w Polsce, inaczej się szuka pracy w Irlandii. A musisz pamiętać o tym, że w Irlandii musisz mieć przynajmniej dwie referencje, czyli musisz mieć kogoś, kto cię poleci. Ja na przykład jak swoją pierwszą pracę aplikowałam, mimo tego, że to była tylko i wyłącznie praca w hotelu, ja musiałam prosić moich pracodawców, byłych w Polsce, o to, żeby mi wystawili referencje. I potem ja musiałam przetłumaczyć na angielski, tak? Teraz to już nie ma problemu, bo już miałam kilku pracodawców tutaj w Irlandii, więc jakby nie ma z tym problemu, ale musicie o tym pamiętać, tak? Więc po prostu czasami ludzie w ogóle są do tego nieprzygotowani. Ja tutaj nie mówię o takim szukaniu pracy, kiedy ci Polak znajomy załatwi pracę gdzieś tam, tak? Ja mówię o takim stricte szukaniu na rynku pracy, że wiesz, wchodzisz na portal z ogłoszeniami o pracę i po prostu szukasz w swojej profesji pracy, tak? Także musicie też wiedzieć o tym, że w Irlandii bardziej patrzy się na to, co ty umiesz, a nie to, jakie ty masz certyfikaty, tak? Faktycznie, co ty umiesz. Tak. Więc jakby też trzeba mieć tego świadomość, tak? Bo u nas to się patrzy na to, że ty musisz mieć wyższe wykształcenie w jakichś tam zawodach, tak? Tutaj tak nie ma. No, oczywiście, no są takie zawody, gdzie musisz, ale generalnie to jest dla nich nie jest aż takie bardzo istotne, tak? Ważne jest, co ty potrafisz, tak? Zgadza się. I chyba też jest bardzo ważne, aby po prostu przyjechać do takiego kraju, nie wiem, czy na wakacje, pomieszkać tu nawet trochę. Wspomnę ci, że nawet przedwczoraj widzieliśmy, tutaj przyjechała para, którą ja oczywiście poznałem przez mój kanał, którzy mieszkają w ogóle już od dawna we Francji. On nawet, Krystian,
Mieszka tam chyba od 5. roku życia i oczywiście dobrze mówi po polsku. I przyjechali tutaj, bo planują się przeprowadzić do Kanady, i przyjechali tutaj na 2 tygodnie i mieliśmy się okazję z nimi spotkać, bo oni ze względu na to, że oczywiście są z Francji, to tutaj sprawdzają Quebec, ale prowincję Quebec, byli też w Quebec City, tam byli chyba przez cały tydzień, teraz są w Montrealu. No, a z tego względu, że Montreal jest bardzo blisko Ottawy, to po prostu nas odwiedzili. Bardzo fajnie było. Spędziliśmy z nimi praktycznie pół dnia, a posiedzieliśmy oczywiście trochę u nas, objechaliśmy tutaj okolice i teraz właśnie nie wiem, czy czasem nie przeprowadzą się z tego względu do Ottawy, a bo oni naprawdę rozważali. Montreal im się za bardzo nie podoba z tego względu, że to jest duże miasto. Oni szukają takiego właśnie bardziej spokojnego, dlatego im się bardzo podobało w Quebec City. Ale przyjechali tutaj. Ottawa też jest spokojniejszym takim miastem, oczywiście, niż Montreal. I być może, że po prostu za rok czy dwa tutaj przeprowadzą się do samej Ottawy. I oczywiście pozdrawiam Krystiana i Patrycję. I właśnie myślę, że to jest dobry pomysł, żeby przyjechać do danego kraju, pomieszkać tu nawet przynajmniej tydzień, tak jak oni zrobili, wynajęli po prostu, wiesz, w kilku miejscach Airbnb, nawet hotelu chyba nie wynajmowali, tylko wynajęli sobie samochód i spędzili tutaj 2 tygodnie. Zresztą u nas jest trochę inna sytuacja, bo tak do Kanady z Europy się tak często, czy do Stanów Zjednoczonych się tak często nie lata, tak? Bo tam Dublin czy Anglia, czy te inne kraje, gdzie jest blisko, to już na pewno każdy był i to wiele razy, więc jest troszkę inna sytuacja. Ale tutaj gdzieś, czy do Kanady, ale czy nawet do Dublina, do Irlandii, warto przyjechać, zobaczyć po prostu, jak się tam mieszka, jak żyje, i wtedy to na pewno też oczywiście pomoże. A czy możesz mi powiedzieć o swoim najtrudniejszym i najpiękniejszym dniu na emigracji? Przepraszam, zawiesiłeś mi Halo, się czy mnie znowu. słyszysz, bo Słyszałam coś pytanie. przerwało? Nie słyszałam pytania. Gdybyś mógł powtórzyć, przepraszam. Zawiesiłeś się po prostu. Tak, widzę właśnie, że coś czasem się dzieje. Przepraszam oczywiście za usterki. A czy możesz nam powiedzieć o swoim najtrudniejszym i najpiękniejszym dniu na emigracji? Wiesz co, tych najtrudniejszych staram się nie pamiętać, bo to niczego mi niepotrzebne. Niepotrzebnie mnie obciąża bagaż. Pewnie było takich wiele. No, najgorsze były początki, kiedy bardzo tęskniłam za Polską, tęskniłam za znajomymi smakami, znajomymi widokami. Wiesz, ja na początku pracowałam tak zwane part-time, czyli to nie był cały etat w tym hotelu. Ja pracowałam tylko w weekendy, bo w tygodniu zajmowałam się naszą córką. Bo tutaj trochę inaczej jest zorganizowana szkoła niż w Polsce. Tutaj dzieci chodzą do szkoły przez cały tydzień o tych samych godzinach, czyli zaczynają o 8:50 i kończą te młodsze o 13:30, a te starsze, czyli mam na myśli takie do 13 roku życia, o 14:30, bo potem już jest szkoła średnia, tak zwana secondary school, to już jest całkiem inaczej, tak? Tak. Więc trzeba było ją zaprowadzić rano i odebrać. A po południu oczywiście mogłabym ją, że tak powiem, zatrzymać. Tutaj nie ma świetlicy w szkole, tak jak w Polsce były świetlice. Tutaj jest coś takiego jak after school i to jest najczęściej przy przedszkolach. Przedszkola to prowadzą, że takie są specjalne grupy dla dzieci właśnie szkolnych, które kończą szkołę na przykład o 13:30, a rodzice jeszcze pracują i te after school są czynne do 18:00. No ale to niestety trzeba już płacić wtedy. To nie jest w jakiś tam sposób dofinansowane. Na przykład taki miesiąc after school potrafi kosztować nawet 1000 euro, tak? To są Wow. bardzo, bardzo dużo. Więc Tak. jakby no, na początku nie mogliśmy sobie na to pozwolić. Nawet jeżeli ja bym poszła do pracy, to i tak by to jak pracowałabym praktycznie prawie połowę swojej pensji, czy tam 3/4 dawałabym na to after school, to w ogóle nie było sensu, tak? Więc jakby to był taki najgorszy moment, bo wiesz, ja przychodziłam do domu, odprowadzałam córkę rano i po prostu czasami siadałam i płakałam, bo tak tęskniłam, tak? Tak nie potrafiłam sobie tego wszystkiego poukładać w głowie. No ale potem zaczęłam poznawać tutaj dziewczyny Polki, tak, które mi tam też pomogły w wielu rzeczach. No i było już coraz lepiej. A najlepszy moment, wiesz, to najlepszy moment, kiedy skończyłam tutaj college. To był college, który był normalnie, że tak powiem, full time, w systemie dziennym, tak? Ja normalnie musiałam tam zdać egzamin.
Ja go skończyłam z bardzo dobrym wynikiem i to chyba był taki najlepszy, jeden z najlepszych moich dni, że bardzo, bardzo się cieszyłam, że dałam radę i to mi też bardzo pomogło w rozwoju takiej mojej kariery zawodowej, tak? Bo dzięki temu też dostałam pracę w szpitalu później, także bardzo dużo się zmieniło rzeczy po tym, tak? A jak długo trwał ten college? Rok. O, rok? To nie tak długo, to super. To jest taki college, który tutaj młodzież kończy, na przykład, jeżeli chce sobie jakby dobić punktów na studia, czyli oni kończą secondary school, zdają maturę i na przykład nie dostają się na studia, na przykład nie dostają się na pielęgniarstwo, tak? Bo tam liczba punktów jest na przykład 450, a ktoś ma mniej, to wtedy idą sobie na taki roczny właśnie college i to jeszcze się nazywa, masz też rok jakby pielęgniarstwa, takiego przygotowania do pielęgniarstwa, ale skończenie ci tego pozwala mieć dodatkowe punkty na studia, czyli po tym roku na przykład jest ci o wiele łatwiej się na te studia dostać. Nie? Ja skończyłam coś takiego właśnie, to się nazywa Healthcare Skills i coś takiego właśnie skończyłam w ciągu roku. Tak? Super. A na koniec proszę powiedz, jakie masz plany na przyszłość? Wiesz co? Jakie mam plany na przyszłość? No oczywiście pierwszy plan to jest taki, żeby rozwijać dalej mój kanał Przebojowa Polka. A kiedyś w przyszłości marzę sobie o tym, żeby te moje Polki kochane, z którymi utrzymuję też kontakt poza, już po rozmowach z wieloma dziewczynami się znamy dosyć dobrze, że tak powiem, online'owo i sobie tam piszemy, żeby móc je odwiedzać, tak? To jest taki plan na przyszłość, że kiedyś w przyszłości po prostu do nich polecę i nagram rozmowy jeszcze raz za jakiś czas już jakby stacjonarnie, tak? Zgadza się, to jest super sprawa. Ja nawet powiem Ci, spotkałem dwie osoby, z którymi zrobiłem te rozmowy, więc to jest naprawdę fajna sprawa. Ja też mam długą listę krajów, które chciałbym odwiedzić i oczywiście też zaproszenia, więc może kiedyś to się powoli uda zrealizować. Na pewno nie wszystkie kraje, ale może tam jakąś tam małą część. Więc bardzo oczywiście życzę Ci, aby wszystkie Twoje marzenia się i plany spełniły. Bardzo Ci dziękuję za tą super rozmowę. Jesteśmy oczywiście w kontakcie i może kiedyś jeszcze nagramy jakiś za rok czy 2 lata jakiś update. Zobaczymy, co u Ciebie słychać. Dziękuję bardzo za zaproszenie i serdecznie pozdrawiam wszystkich Twoich widzów. No i Tobie też życzę sukcesu na YouTubie i wielu ciekawych gości i wielu ciekawych rozmówców i rozmówczyń, bo Ty też rozmawiasz z kobietami i z mężczyznami. U mnie znajdziecie tylko rozmowy z kobietami. Czyli zapraszamy na Twój kanał, oczywiście Przebojowa Polka i jesteśmy w kontakcie. Dziękuję. Trzymaj się. Pa, pa. Dziękuję bardzo. Pa, pa.